porażka i porażka ze strony naszej na pewno gra i wynik końcowy jest dla nas dramatyczny, tak? Przyjeżdżaliśmy tutaj w innym celu, chcieliśmy zdobyć punkty przede wszystkim, tak? W Kielcach, ale no niestety w pierwszej połowie nie dorównywaliśmy agresją przeciwnikowi i no niestety to się skończyło 2-0, tak? Dla przeciwników. Byliśmy tylko tłem do ich gry, byliśmy za mało agresywni, za daleko od przeciwnika i to nie była nasza połowa i daliśmy się zdominować. W drugiej połowie gdzieś próbowaliśmy to gonić, szybko strzeliliśmy bramkę na 2-1, gdzieś duża wymiana długich podań przeważała i stałe fragmenty decydowały o tym. Mecz zrobił się otwarty, były akcje z jednej i z drugiej połowy. Nie starczyło nam czasu, żeby wyrównać. Taka jest piłka, także gratuluję Koronie. Gramy dalej, za kilka dni przygotowujemy się do następnego meczu. Musimy no taką większą wyciągnąć wnioski, większą złość, determinację, bo ostatnio ten los nie jest dla nas łaskawy, ale spokojnie, myślę, że jesteśmy dobrą drużyną i należycie przygotowujemy się do meczu z Lechem. Po dobrym meczu, szczególnie w pierwszej połowie, chociaż w tej drugiej, no może rzeczywiście Zagłębie trochę więcej miało do powiedzenia, ale to był dobry mecz w waszym wykonaniu, cały, chyba tak trzeba powiedzieć. Tak, tak. No myślę, że dobry mecz w naszym wykonaniu. Z drugiej strony to jest pierwszy mecz z nowym trenerem, pierwsze nasze tak jakby nowe ustawienie. Gramy wysoko pressingiem i no wiadomo, to nie jest tak łatwe dla nas od razu tak zmienić styl, że się nie cofamy po drugiej połowie, ale myślę, że jakoś to, że poradziliśmy sobie po prostu z tą nową taktyką, jaką trener wymaga od nas. Było wiadomo, że Korona ostatni mecz wygrała w dobrym stylu na Termalice i gdzieś wraca na te właściwe tory i tą serię 6 porażek z rzędu ma już za sobą, więc wydaje mi się, że musimy szukać przyczyn tylko i wyłącznie u siebie w naszych poczynaniach, bo na pewno nie możemy tak wchodzić w mecz, przesypiać pierwszą połowę praktycznie, bo nie stworzyliśmy żadnego zagrożenia poza rzutem wolnym w końcówce i no i niestety no, musimy się skupić teraz tylko i wyłącznie na następnym meczu, bo mamy tylko 3 dni na regenerację i gramy już z dobrym Lechem Poznań, który zaczął grać coraz lepiej. No to tak można powiedzieć, że to chyba idealny moment, żeby się przełamać, no bo jednak Lech, który jest w gazie, no i my, którzy musimy się wyciągnąć z tego dołka. Chyba musimy się obudzić przede wszystkim, bo za bardzo uwierzyliśmy w to, że już ta górna ósemka jest nasza, że już będziemy sobie grali fajnie o tylko i wyłącznie w czubie tabeli. Wiadomo, jaka jest tabela w tej chwili, wszystko się spłaszcza, także możemy 2 mecze następne przegrać i zaraz być w dolnej tabeli i patrzeć tylko i wyłącznie na dół, tak? Wiadomo, wszystko jest w naszych rękach, w naszych głowach. Przegraliśmy po słabej naszej grze w Kielcach i no mówię, trzymamy 3 dni na regenerację. Adam, ty jesteś zespołem już można powiedzieć no parę miesięcy. Jaka teraz atmosfera panuje w drużynie no po tych słabszym okresie, słabszych wynikach Zagłębia Lubię? Wiadomo, że wyniki napędzają tę atmosferę. Jeżeli te wyniki nie są korzystne, a w ostatnich meczach te wyniki nie są właśnie dla nas korzystne, no to wiadomo, że troszkę szukamy rozwiązań i na pewno nie jest tak jak było wcześniej, gdzie wygrywaliśmy, ale absolutnie nie ma tutaj mowy o tym, że drużyna się załamuje, ciągle jesteśmy jedną drużyną i dążymy do tego, żeby każdy kolejny mecz wygrywać i taki będzie nasz cel przed meczem z Lechem, żeby po prostu wyjść i wygrać, niezależnie od tego, co było w tym meczu i w tamtym. Trener Piotr Stokowiec na konferencji prasowej powiedział: jesteśmy dobrą drużyną. Podtrzymujesz to? Absolutnie tak.